Witam Was bardzo gorąco i ponownie na moim kanale Kacper Beauty Expert. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. Kiedy to nagrywam, jest 5 rano. Ale nie pytajcie. Jest ok. Po oczach może widać, że jeszcze trochę nie, ale chwila, moment i będzie git. Dzisiaj nagrywam do Was film z świetnym kosmetykiem, którego poznałem tak naprawdę kilka lat temu. I on ma brata i siostrę. Jeszcze, dodatkowo w rodzinie. Jeden ma niedobry skład, drugi ma dobry skład i też był omawiany wiele lat temu. Aczkolwiek na niego też przyjdzie moment i czas, żebyśmy sobie na temat jego siostry porozmawiali. Jest to genialny krem, podkreślam, że nie jest to krem lekki, dla skór dojrzałych, aktywnie dojrzałych, przesuszonych. Aktywnie dojrzałych to rozumiemy przez to, że jest bardzo mocno przesuszona i pozbawiona blasku. I oczywiście to jest bardzo ważny, elementarny etap. Mamy tutaj innowacyjny składnik, ekstrakt czerwonej koniczyny, który skutecznie walczy z uciekającym czasem, naprawiając zniszczenia w okresie menopauzalnym. Ekstrakt czerwonej koniczyny jest świetnym składnikiem, zwłaszcza w okresie menopauzalnym, bądź nawet po menopauzalnym, z tego względu, że on odbudowuje uszkodzenia skóry, które wyrządza menopauza. Bardzo silnie nawilża, bardzo silnie odbudowuje barierę hydrolipidową, chroni przed TEWL, czyli przed transpidermalną utratą wody z naskórka. Dodatkowo bardzo silnie stymuluje produkcję kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego i fibroblastów. Świetnie uzupełnia się z dodatkowymi składnikami aktywnymi, które pragniecie sobie zastosować w pielęgnacji, na przykład peptyd miedziowy, witamina C, resweratrol itd. Ten krem, ten preparat będzie się świetnie uzupełniał. Aczkolwiek, czy będąc przed menopauzą, bądź w ogóle nie mając menopauzy, można ten krem używać? Można. Tutaj akurat nie ma żadnego problemu. Jak najbardziej można. Ten krem jest bogaty. Jest on na stronie Ziai klasyfikowany jako krem tłusty. Ale do końca powiem Wam tak szczerze, on taki prawdziwie tłusty to on nie jest. On jest okluzywny jak najbardziej, ale on nie jest tłusty. Całkowicie, że jest to takie masło, taki tłuszcz. Nie. Jest to krem taki, mógłbym nawet powiedzieć, pół na pół okluzywny, czyli wchłanialny i niewchłanialny. Czyli, że substancje aktywne wchłaniają się, a emolienty zostają na powierzchni, ale nie pozostaje to taka warstwa tłuszczowa, bardzo mocno zintegrowana na skórze, że po prostu wszystko się klei, lepi i tak dalej. Ten krem będzie na dzień idealny na zimę, bądź na chłodniejsze dni naprawdę będzie idealny wtedy w przypadku skór skrajnie odwodnionych, przesuszonych. A w przypadku skór, które nie lubią bogatych formuł na dzień, będzie on genialny na noc. Kosztuje 10 zł, moi kochani. Także o czym my rozmawiamy? 10 zł. W Hebe go nie ma, w Rossmanie go nie ma. Można w jakichś małych osiedlowych drogeriach go poszukać, bądź zamówić ze strony producenta natychmiast. Mi ten krem ściągnęła moja serdeczna przyjaciółka Basiula, za której bardzo dziękuję. Basiula mi ściągnęła ten krem, bo jak ja go zobaczyłem, że jest, mówię, dobra, to ten, a ona nie, ja ci ten i tak dalej. No i okej, no i mam ten krem z powrotem i wróciłem do tego kremu. I on działa tak samo kilka lat temu. Świetnie nawadnia, świetnie natłuszcza na noc tą skórę. Ta skóra rano jest taka, nie tak jak w przypadku Ziaja naturalnie pielęgnujemy tego bogatego kremu na noc, że ona jest rozświetlona, ale jednak muszę to nadrobić dzienną pielęgnacją, bo to jednak jeszcze nie jest to, czego ja chcę uzyskać, co ja chcę uzyskać. Po tym kremie rano skóra jest taka napojona, taka dowilżona, taka nasycona, aż przenasycona. Po prostu ona zachowuje się i wygląda tak, jak dostałaby wszystko naraz. Rozumiecie? Przepraszam. Także mamy tutaj efektywność działania, skuteczność i rewelacja. A dajcie wiarę, że 5 lat temu, no ponad tam, no 6 lat temu, ten krem był ścierwem. Ścierwem. Plastik, parafina, donorformaldehydo. A teraz jest to bajeczka rewelacja i jest to hit, który naprawdę działa, który robi robotę na skórze i ja go będę dzisiaj aplikować, ponieważ mam nałożone serum na twarz dopiero i serum mi się wchłania, bo ono jest takie troszeczkę olejowe, także się nie boję, że tutaj mi wyparuje ono ze skóry, bo ono jest troszeczkę olejowe, także nie boję się o to, więc mogłem to przetrzymać chwilę, więc ja ten krem będę z Wami nakładać na wizji i pokażę Wam, że on jest trochę bogaty, aczkolwiek
Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym kremie marki Ziaja. Dobrze go widać, dobra. Żeby nie było, że ja go za krótko znowu pokazuję. Jest to krem do cery dojrzałej, przeciwzmarszczkowy, z koenzymem Q10 i witaminą E. I ja teraz go szybko sobie nałożę na twarz, żeby domknąć to serum i go też nakładam pod oczy. I zaraz wam pokażę, jak on się zachowuje. Dobra. I teraz o, go tak o rozprowadzę. Pod oczy go wklepię. Tutaj też. Dobra. To jest bardzo fajna formuła, bo on się nie smuży, on się rozsmarowuje, rozpracowuje na buzi bardzo łatwo i nie robi żadnych problemów. Widzicie, on daje trochę poblask. I to jest właśnie to, o czym ja mówiłem, że on daje taki poblask, bo on na stronie Ziai ogólnie jest nazwany kremem tłustym, ale on nie jest tłustym. On zostawia okluzywną warstewkę, ale nie jest tłusty. On jest taki przyjemny, on jest taki jedwabisty. Zaraz sobie pogadamy o składach, więc ja już go mam na buzi. Zaraz zobaczymy w różnych oświetleniach, poczekajcie. No tutaj tak trochę bardziej widać, że mniej, bo lampa trochę przekłamuje. Tutaj się mocniej wyświeca. Ale jest to naprawdę mega krem. Więc ten krem wygląda tak, już wam go pokazywałem. Jest to krem z koenzymem Q10 i witaminą E. I tutaj na opakowaniu Ziaja również napisała krem tłusty. Zmniejsza pierwsze objawy starzenia się skóry, przyspiesza nocną regenerację, wygładza zmarszczki. Aktywnie nawilża, odżywia oraz uelastycznia naskórek. Jeżeli chodzi o jego skład, mamy wodę, główną bazę preparatu, rozpuszczalnik dla substancji aktywnych, które są zawarte w kosmetyku, emolient od razu, który chroni naszą skórę przed transpidermalną utratą wody z naskórka. Później mamy silikon, emolient łatwo zmywalny, super składnik, dimetikon, jak najbardziej super sprawa, gliceryna, humektant, która nawadnia skórę, nośnik przenikania substancji aktywnych w głębsze warstwy skóry, ekstrakt z czerwonej koniczyny, który działa regenerująco, przebudowująco, stymuluje syntezę kolagenu, elastynę, kwasu hialuronowego, fibroblastów, białek podporowych i ten składnik jest potrzebny osobom w okresie menopauzy bądź po menopauzie, ponieważ on najsilniej jest w stanie zaraz po retinolu i peptydzie miedziowym przywrócić skórę do prawidłowego funkcjonowania. Czyli żeby skóra się bardzo szybko zregenerowała, odbudowała i żeby była promienna. Później mamy pantenol, który wykazuje właściwości łagodzące. Później mamy w składzie tokoferyl acetatę, witaminkę E, antyoksydant, witamina młodości, która po prostu pożera wolne rodniki i je unieszkodliwia na naszej skórze. Później mamy lecytynę, która odbudowuje barierę hydrolipidową, nawilża, regeneruje, rozświetla, rozpromienia skórę. Koenzym Q10. Koenzym Q10 działa przeciwzmarszczkowo, działa regenerująco, ale nie działa antyoksydacyjnie. Jest wiele badań naukowych, które mówią, że jednak koenzym Q10 nie działa antyoksydacyjnie. Mówi się pod względem marketingowym, że koenzym Q10 działa jako wymiatacz wolnych rodników, bla, bla, bla. Nie. Wiele badań naukowych obaliło, żeby koenzym Q10 działał antyoksydacyjnie. Nie działa antyoksydacyjnie. On działa regenerująco, on odbudowuje BHL, on fajnie nawilża, regeneruje skórę, hamuje proces starzenia się skóry, spoczy, ale nie działa antyoksydacyjnie. Czyli on nie jest zaliczany do kategorii antyoksydantów. Później w składzie mamy wosk, który nam zamyka wszystkie substancje aktywne w skórze, żeby nic nie wyparowało, żeby nic nie uciekło, żeby po prostu wszystko się działo tak, jak ma siedzieć na skórze. Później mamy magnez, który działa na naszą skórę regenerująco i łagodząco. Później mamy nośnik przenikania, zagęstnik, regulator pH, regulator konsystencji, stabilizator formuły, zapach, tyle. Formuła jest bardzo minimalistyczna i tutaj nie ma żadnych problemów, żeby go łączyć z tripeptydem miedziowym w jednej rutynie pielęgnacyjnej. Nie ma żadnego problemu na mocy integralnej. Można go śmiało łączyć z tripeptydem miedziowym w jednej rutynie pielęgnacyjnej. Genialnie nawilża. Ja czuję naprawdę niesamowity komfort nawilżenia na mojej buzi. Czuję, że ta skóra jest taka no po prostu dopieszczona, rozpieszczona. Ja mogę być lekko zaczerwieniony, bo robiłem peeling.
Także to jest normalne. Już szykuję się emocjonalnie do retinolu. Ale retinol zaczynam stosować już też niedługo, tak jak wy, także to też już jest bardzo pocieszające. Także reasumując, ten krem, no nie dla skóry tłustej, nie dla skóry trądzikowej. Dla skóry mieszanej na noc można spróbować, a skóry suchej też, odwodnionej, naczynkowej, nadreaktywnej, jak najbardziej, jeżeli macie zaburzoną BHL również. Ja Wam w opisie podlinkuję bezpośrednio stronę do Ziai, gdzie można kupić ten krem, bo stacjonarnie nigdzie go nie ma. Basi, mojej przyjaciółce, udało się kupić go w jakiejś pobliskiej drogerii, w pobliskiej drogerii, zakręciłam się. Nie ma go w żadnym Hebe, nie ma go w żadnym Rossmanie, także no niestety bardzo, bardzo mi przykro. Krem jest wartościowy, krem robi robotę, krem świetnie rewitalizuje skórę, naprawia uszkodzenia w skórze dzięki ekstraktowi z czerwonej koniczyny, jest świetnym rewitalizatorem, bogata formuła, ale nie jest to krem typowo tłusty. Albo ja bym miał teraz autentyczny smalec na twarzy, ale smalcu nie mam, no bo widzę siebie przed lustrem tutaj, także nie mam autentycznego smalcu na twarzy. Mam taki bardzo delikatny glow i on jest okej, bo nawet jeśli bym go teraz przypudrował na upartego, to już by go nie było. Także jest to świetny krem, który regeneruje skórę, odbudowuje BHL, ma naprawdę świetny skład, a pomyśleć, że kiedyś to był syf, którego kijem po prostu nie dotykać. Teraz Ziaja go poprawiła, kilka lat temu go poprawiła, bo ja go miałem 4 lata temu, 4 lata albo 5. No, ale 6 lat temu był syfem. Także jest super kremem efektywnym, można go nałożyć pod oczy, ja go nałożyłem. Jak widać, jest wszystko cud, bajeczka, rewelacja. Polecam go gorąco, no Ziaja naprawdę zrobiła mega formułę. Powiem Wam szczerze, że on naprawdę fajnie się łączy z peptydami miedzi, on się łączy z tym serum Taupe Ideal Age Filler, przeciwzmarszczkowym, też super się łączy. Łączy się z każdym serum. On z niczym nie wchodzi w interakcję. On ze wszystkim się dogaduje, ze wszystkim. On się ze wszystkim po prostu dogaduje. Jest taki tolerancyjny, akceptuje wiele składników aktywnych i tak naprawdę no nie mam tutaj jakichkolwiek zastrzeżeń, jeżeli chodzi o integrację. Także ten produkt się dogaduje ze wszystkim, robi robotę, działa. Nie ma tu żadnych problemów na mocy integralnej, także jak najbardziej. Aha, zapomniałem Wam powiedzieć. Jeszcze z tym serum okluzyjnym aloesowe. Super się dogadują. Super, naprawdę super. Tutaj to już połączenie tego i tego, to już jest kokon na BHL, bez kitu. Kokon na BHL. Także to jest globalna regeneracja, odbudowa skóry za 10 zł od Ziai. Świetny krem z fajnym składnikiem aktywnym, właśnie z tą czerwoną koniczyną, która rewitalizuje skórę, która właśnie chroni naszą skórę, która działa przeciwzmarszczkowo, stymuluje kolagen, elastynę, kwas hialuronowy, a w połączeniu z serum aktywnym, z tripeptydem miedziowym na przykład, no mamy mega już kombo uderzeniowe pod względem przeciwzmarszczkowym. Już mamy naprawdę, tak naprawdę wielką rewelację kosmetyczną i niech mi nikt nie mówi, że w małej kwocie nie można zrobić sobie świetnej pielęgnacji, bo można i jak najbardziej technologie kosmetyczne robią robotę. Efektywność działania składników aktywnych widać. Także ten krem, jeszcze raz Wam nazwę przeczytam, krem do cery dojrzałej, przeciwzmarszczkowy z koenzymem Q10 i witaminą E. Zastanawiam się, dlaczego Ziaja nie podkreśliła tutaj ekstraktu z czerwonej koniczyny, bo ten składnik króluje w głównych skrzypcach, jeżeli chodzi o działanie, bo jest go tutaj najwięcej. On jest na samym początku INSI tak naprawdę i od niego tak naprawdę w głównej mierze zależą wszystkie efekty, które konsument może potencjalnie uzyskać na swojej twarzy. Także no jak najbardziej, ja nie mam żadnych zastrzeżeń, mega ten krem wygląda i nawet wiecie co? Już ten błysk nawet znika. Do nocnej pielęgnacji go nakładam więcej, także no wiadomo. Ale teraz go nałożyłem pierwszy raz na dzień właśnie, żeby domknąć serum pielęgnacyjne, które mam na twarzy i widzę, że w mniejszej ilości fajnie się też wchłania, ale zostawię jednak troszeczkę ten glow, ale to nie jest taka przesadna świetlistość. Także naprawdę mega sprawa, kompatybilna robota, komplementarna, polecam na mocy integralnej, cud, bajeczka, rewelacja. Także jeżeli Wam się, moje kochane serduszka, dzisiejszy film podobał, kciuk do góry, jak nie to w dół.
Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Wysyłam Wam pozytywną dawkę energii, wysyłam Wam oczywiście pogodę ducha, radość, uśmiech. Życzę Wam dużo zdrówka, bo bez zdrówka wiemy, no nie ma nic. No, taka jest prawda, zdecydowanie. Także życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Widzimy się w następnych nagraniach i dziękuję Wam za wszystko, za to, że jesteście. Buziaki wielkie i dziękuję jeszcze raz.